Witajcie na kanale wideotesty.pl. Z tej strony Paweł, chciałbym Wam dzisiaj pokazać grę Dead Trigger. Jest to darmowa produkcja, która ukazała się na systemach Android i iOS. Tą grę chciałem już Wam wcześniej zaprezentować, jednak ze względu na brak jakiegokolwiek dobrego urządzenia, które mogłoby tą grę Wam pokazać w dość płynny sposób, dopiero teraz mogę Wam ją pokazać na platformie Android. Historia jest gry bardzo prosta. W dalekiej przeszłości wybucha epidemia i na wielkich miastach zaczęły pojawiać się zombie. My jesteśmy takim osobnikiem, który przeżył i musi walczyć z całą tutaj masą bezmózgich potworów, żeby po prostu się nie zarazić i zgłębić tajemnicę, co praktycznie spowodowało te całe nieszczęście. I będziemy tutaj oczywiście z nimi walczyć, co jest jakby główną zaletą tej gry. Tak prezentuje się główne okno wyboru misji, w którym sobie możemy oczywiście wybrać to, co chcemy aktualnie sobie grać. Mamy tu także takie złoto, symbolizuje to misje, które możemy wykonywać raz dziennie i otrzymujemy oczywiście sztabki złota. Jest to także arena, do której możemy sobie wejść i oczywiście walczyć na wybranej mapie. I oczywiście najwyższe wyniki są zapisywane tutaj w ten sposób. Wejdźmy jednak do sklepu. Tutaj możemy także sobie oczywiście zakupować nowe bronie. To, co mi się już właśnie nie podoba na sam początek tej gry, to jest fakt, że bronie są zablokowane. I żeby na przykład kupić niektóre, to musimy posiadać złoto. A żeby oczywiście posiadać złoto, musimy skorzystać z mikropłatności, żeby oczywiście doładować swoje konto. I tak jak możemy tutaj zobaczyć, jest naprawdę bardzo dużo oręża, którego po prostu nie zdobędziemy, jeżeli po prostu nie zapłacimy. I moim zdaniem jest to naprawdę wielki minus tej produkcji. To dotyczy się także przedmiotów, które możemy używać podczas rozgrywki, jak i umiejętności specjalnych, jak na przykład większy zapas amunicji. I moim zdaniem nie jest to najlepsze rozwiązanie, po prostu autorzy chcą jakby zmusić gracza do tych mikrotransakcji, a ja na przykład nie chcę z nich korzystać, przez co gra jest naprawdę bardzo utrudniona i jestem pozbawiony tych broni bądź przedmiotów, jeżeli po prostu nie zapłacę. Tutaj możemy się także dostroić, czyli wybrać broni, które chcemy posiadać podczas misji. Mamy tu 4 sloty, ale żeby je po prostu odblokować, musimy także zapłacić. Moim głównym orężem jest AK-47, dość dobra broń, oraz piła mechaniczna. Po prawej stronie możemy także sobie dostosować przedmioty, które chcemy używać jakby na bieżąco. Ja wybiorę sobie bandaże, ponieważ bardzo się przydają, jeżeli zostaniemy zranieni. Oraz granat, który także pozwala nam rozbić bardzo dużą grupkę wrogów. Mamy także możliwość oczywiście działania jakby w chmurze. Możemy swoje savey wysyłać na internet i oczywiście także później pobierać. Tak więc jeżeli mamy wiele urządzeń, to naprawdę bardzo fajna sprawa. Możemy także dawać swoich przyjaciół oraz przeglądać statystyki. W kasynie oczywiście, jeżeli mamy złoto, możemy sobie kupić 5 żetonów i oczywiście losowo możemy wygrać. Możemy także oczywiście kupić darmowe złoto. Kupić to dość śmiesznie brzmi. Jednak jeżeli sobie polubimy odpowiednie profile na Facebooku, oczywiście otrzymamy dodatkową walutę za darmo. No dobrze, tak się prezentuje właśnie jakby ekonomia w tej grze. Oczywiście także zdobywamy sobie wyższe poziomy, które umożliwiają nam odblokowanie nowych broni oraz nowych przedmiotów. Pieniądze pozyskujemy właśnie z prostych misji, których sobie wykonujemy. Misje, które nie mają napisane main quest, czyli jakby główne zadanie, są zadaniami pobocznymi. Tak więc mam tutaj do wyboru 2. Różnią się one typami rozgrywki. Tutaj musimy oczywiście zabezpieczyć barykadę, drzwi. Musimy nie pozwolić, żeby zombie się
dostali dalej i zniszczyli oczywiście to, co musimy po prostu ochronić. Paczki służą do tego, że musimy po prostu znaleźć i przechwycić odpowiednie materiały do ciężarówki. Czaszka symbolizuje jakby taki deathmatch. Musimy zabić określoną ilość zombiaków. Jeżeli to oczywiście zrobimy, to przechodzimy do następnej misji. I wydaje mi się, że chyba to będzie najlepszy tryb jakby do pokazania, tak więc na nim się może skupię. Możemy sobie oczywiście tutaj przeczytać tło fabularne. Ja już aktualnie jestem jakby w 34 dniu rozgrywki. Poziom jest normalny. Mamy także informacje na temat, jaka broń byłaby rekomendowana przez twórców do właśnie ukończenia tej misji. Jeżeli sobie chcemy ją oczywiście kupić, to widzimy, że możemy ją kupić za 6000 dolarów. Ja aktualnie nie mam takiej... nie mam aktualnie aż tyle pieniążków, żeby sobie na to pozwolić. Jednak wydaje mi się, że z tym arsenałem, który właśnie teraz widzicie na ekranie, bez problemu powinien sobie poradzić. Tak więc zaczynamy. I już widzimy naszą mapę, w której będziemy się poruszać i zabijać przeciwników. Grafika w tej grze jest naprawdę bardzo ładna. Jest ona napędzana przez odpowiednie silniki graficzne, które jak na urządzenia mobilne, muszę wam przyznać, że naprawdę bardzo dobrze się prezentują. Oczywiście możemy sobie także detale dostosować do naszych urządzeń mobilnych, jeżeli mowa tutaj o Androidzie. Jeżeli jednak mamy iOS-a, to tam już jest odpowiednio wszystko zbalansowane, więc wystarczy tylko po prostu uruchomić i gra będzie wyglądała bardzo ładnie i będzie również bardzo szybko się poruszała. Mamy tutaj kilka rodzajów zombie. Są niektórzy bardzo wolni, niektórzy do nas po prostu strzelają, bądź bardzo szybko się poruszają. Jest to ciekawe urozmaicenie. Trzeba po prostu uważać na te bezmózgie istoty. Warto tutaj rozglądać się właśnie na radar, który widzicie w lewym górnym rogu. Pokazuje on nam na około 10 metrów, co się znajduje obok nas. Bez tego naprawdę bardzo szybko będzie można zginąć, bo przeciwnicy lubią wyłaniać się za pleców w nieoczekiwanych momentach. Mogę oczywiście sobie także dostosować broń, na przykład piłę łańcuchową, czy swój karabin. Mam także takie przycelowanie, które pozwala mi zaoszczędzić amunicję, oczywiście jeżeli oddaję strzał w głowę. Jednak moim zdaniem niezbyt przyjemnie się z tym gra. Na dłuższych ekranach jeszcze jest to akceptowalne, ale jeżeli mamy na przykład mały smartfon z małym ekranem, jest to naprawdę bardzo uciążliwe i niezbyt wygodnie się z tym gra i lepiej strzelać tak jakby z biodra, jak ja to właśnie teraz czynię. Przeciwnicy mogą nam także zostawić oczywiście amunicję oraz pieniądze, które są jakby bonusem po ukończeniu tej misji. Mamy tu także dostępne takie wybuchające beczki, jeżeli strzelimy, to oczywiście zadajemy przeciwnikom obrażenia, teraz się wyleczę, obrażenia, które są czasami naprawdę istotne, bardzo złota i pozwalają w bardzo szybki sposób wyeliminować bardzo duże grupy przeciwników. Jak możecie zauważyć, mapy są naprawdę bardzo... Po prostu udało mi się ukończyć takiego quick time eventa w pokonaniu przeciwnika w walce wręcz. Jednak wracając do mojej myśli, mapy są tutaj naprawdę bardzo małe, co może powodować tutaj fakt, że gra jest naprawdę bardzo liniowa. Wydaje mi się, że to jest po prostu spowodowane tym, że twórcy chcieli jakby stworzyć dość małe pomieszczenia i te mapy z dużymi ilościami przeciwników, żeby gra była dość bardzo dynamiczna i muszę
przyznać, że akurat autorom udało się tego dokonać. Przeciwników na mapie jest naprawdę cała masa i nie zawsze uda się wszystkich zabić. Ukończyliśmy właśnie teraz pierwszą z misji z głównego wątku. Teraz mamy tutaj podsumowanie, ile otrzymaliśmy doświadczenia, ile pieniędzy. I zdobyłem już 10 poziom. Odblokowała się tutaj także misja czasowa, w której musimy obronić swoją pozycję, czyli przeżyć przez określony czas. Być może wam teraz to pokażę. Mamy kolejną lokację, w której widzimy tutaj, to jest jakby metro. Autorzy tutaj reklamują swoje pozostałe tytuły gier. I muszę wam przyznać, że Shadowgun jest naprawdę ciekawą pozycją i być może w przyszłości wam ją zaprezentuję w ramach serii. Mamy tutaj kolejną mapę, która jest naprawdę bardzo mała. Przeciwnicy się pojawiają tutaj jakby z 3-4 miejsc. I musimy przeżyć przez określony czas. Być może zastosuję tutaj granat, chociaż tak będzie to mało widowiskowe, ponieważ jest tylko jeden przeciwnik. Niestety nie możemy przeskakiwać przez te barykady, jest to dla nas jakby niemożliwe. Możemy jedynie poruszać się po tych malutkich placach. Mamy tutaj jakiegoś nowego przeciwnika, który jest naprawdę bardzo silny. Teraz mamy quick time eventa, który muszę naciskać na ekranie w odpowiednie miejsca, żeby po prostu pokonać przeciwnika i nie otrzymywać obrażeń. Rzucę tutaj granata. Udało mi się tę grupę unicestwić. To jest naprawdę bardzo przyjemna, jednak jeżeli zamierzamy grać w sposób darmowy, czyli nie płacić za to wszystkiego rodzaju dobra, złota, to gra jest naprawdę bardzo uciążliwa. Misji mamy do wykonania bardzo dużo, jednak są one cały czas schematyczne i powtarzalne, przez co bardzo szybko będzie się można znudzić. Pokonujemy rywali cały czas tymi samymi broniami. Żeby coś odblokować lepszego, będziemy musieli się naprawdę bardzo nadtrudzić, ponieważ każda broń jest niezwykle droga, a do tego musimy oczywiście posiadać odpowiedni poziom doświadczenia, tak więc wszystko jest od siebie bardzo uzależnione i ciężko jest po prostu zaistnieć jakby w tej grze, żeby ta gra była jakby taka odmieniona, żeby to nie było cały czas samą schematyczną potyczką. Zbliżamy się praktycznie do końca, jednak nie wiem, czy wam się to ukończyć, już nie mam bandaży. Poziom zdrowia mój także nie jest dość wysoki. Jedynie co tą grę ratuje, to właśnie fakt, że jest darmowa i możemy sobie ją oczywiście pograć, kiedy tylko chcemy. Mam nadzieję, że druga część, która ma właśnie się pojawić jeszcze w tym roku, bodajże w grudniu, poprawi błędy poprzedniczki i stanie się lepszym produktem, pozbawionym właśnie tych kluczowych przeze mnie wad wymienionych. Teraz muszę tu uciekać, ponieważ mam tylko 3 sekundy, a poziom zdrowia nie pozwalałby mi już nikogo zaatakować. Udało mi się tę misję ukończyć. Oczywiście teraz jestem tutaj jakby tak nakłaniany do kupienia Winchestera po okazyjnej cenie. Być może się na to skuszę, ponieważ jeszcze tej broni nie mam, a nie wiem, jak ona się sprawuje. Zapomniałem wam jeszcze tylko powiedzieć, że broni możemy także ulepszać, jeżeli oczywiście mamy odpowiednią sumę pieniędzy.
No dobrze, i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tą grę. Mam nadzieję, że Wam się ona spodoba, ponieważ jest naprawdę interesującą grą, jednak te mikropłatności moim zdaniem tą grę zupełnie psują i widać, że autorzy chcą po prostu na niej zarobić i robią wszystko, żeby gracz po prostu zapłacił za te jakby lepsze bronie, przedmioty, żeby rozgrywka była jakby bardziej przyjemniejsza od tej, której musimy cały czas schematycznie wykonywać te same misje, żeby zarobić trochę pieniędzy na jakąś podstawową broń. Tak więc dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam także do przeczytania tekstowej recenzji na wideotesty.pl oraz do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!